No nie wiem, na przykład taka Kiwa, Szwajcaria szkoli flotę? Nie tak. Wiem, może jednostkami, tak, może jakaś rzecz. A Szwajcaria ma jednostki rzeczne. Ale mam tą korysz, biczku, także... To są fabryki. Nie ma fabryk. Jest jeden cywilniak. No. Nie, bo ja mam 100 manpowera na 2,5. Well. To... Trzeba podnieść manpower, co ja ci zrobię. To mój problem. Austro-Węgry mają dużo twoich korów, możesz ich poprosić, żeby ci oddali. Spokojnie, jestem mam Chińczyków na front. Dobry ziomek zając, nie? Baba ta moja Rosja jeszcze chce mnie rozbierać, no. O, w końcu weszła dywizja do walki. Wrzucać się tam! Proszę, żeby przejść na wczesną mobilizację, musisz być w wojnie, mieć 10% war tension, albo mieć partię... Dobrze, napierdalaj, znaczy walcz ziomek. Talent click, ja! Boże, naprzód! Pierwsze wielkie zwycięstwo! O. Ale wygrajcie to, bo przypiks będzie. Dobrze, króciutko ze żbiczkami, króciutko. Dobra, ten się już wycofuje. Psycha mu siada, jak zająć o Age of Empires. Spokój się, bo jak przejmiesz moją frakcję, to się pogniewamy. Ja wiem, gdzie ty mieszkasz, kurwa. Ale że ja? No. A co ja mogę zrobić? Nie, nic. A to nie ja jestem szefem Ententy? Szefem Ententy jest Francja, ona ma załóżotem. To jest Jaszko, ty jesteś szefem Ententy. Dobra, i tak ja potem skończę w Kominternie, więc lot to mi. Mówna z tobą? Jaka jest szansa, że za chwilę zobaczymy dywizje osmańskie we Włoszech, które się dropnęły? Jaka jest na to szansa? Chociaż był mnie naprawdę pytanie, ale ja na przykład mogę z Mala i po prostu do Japonii, więc... To jest... Ja też. Nie! To się dzieje! To się dzieje! Nie mogę! No i co, ja... Nie, ja mam dość! Ja mam kurwa dość! No i super, no to... No to. Albo nie będziemy kłamać, nie będziemy tą spacer. Oni się rozlewają, rozumiecie? Ej, Mateusz, bo ty masz desant. Ja rozumiem! O Jezu! What can I do to help this biatch? Gdzie ma supplya? Tu ma supplya, to tutaj pójdę i mu pomogę coś zrobić. Kurde, lepszą obroną jest atak, kurwa, lecę. Hurra, towarzysze! No może tylko ty się cofnij. Możesz dać tej Besarabii? Nie. Tam jest cywilniak. 3 miliony Rumunów, nie? Połowa mojej populacji. A tam ci Rumuni też walczą za cara, tam mam Kora. Nie, no jak? Ty masz się bez połowy, te 3 miliony. No, to jest połowa kraju mojego. Negocjacje Rumunów, ty! O co dam Besarabię? Po co? Da co ci to? Dawaj! Dobra, dajesz zając! Dajesz do... O, zajebiście, odcięliśmy im dywizję. Od razu niszczymy. Ile? Jedną? Jedna niemiecka i dwie chińskie. I od razu ty mi idź na Hanoku. Tymi trzema chińskimi, bo tam jest jedna repolona. Zarobiliście, już staracy są. Dobra, tam krótko z nekroną. Niemiec się nie pozbiera. Nie pozbiera się. Ja kontroluję wszystkie te ochotników w innej prowincji obok. Kto wymyślił zasadę, że można ten wysyłać volunteersów wszędzie, no? No my, żeby coś się działo. Coś się działo. No, dzieje się, stoi front. Nie, no. Się dzieje, wszyscy stoją tutaj drugami. Kojarzycie tego mema z tą lopą, co obraca oczami? I teraz było, kto wymyślił te zasady z tymi volunteersami? Dlaczego może ich wysłać? Ten w czasie zająć ta małpa tak prawo, lewo. Ej, nie chcę wam nic mówić, ale my jak się pchamy. Ej, no bo tak no. No dokładnie, jeszcze ruska armia się ogarnie, będzie miała więcej... Co się ruskiego ogarnie? Ja tu już czytam manifesty Lenina, także nie macie co na mnie liczyć. Bo jak Zając będzie miał 100 fabryk, to będzie mógł sobie ten agrar na fajer. W tych Chinach przegrywamy. Mateuszu, ale my tam przegrywamy od roku. No się jak nic to? Nie zmieniło. Ale wygrywaliśmy. Znaczy tak już patrząc to bot chiński, ten republikański był miał w pełni wyposażone dywizje, a teraz ma już tak trochę pustawę, także no nie jest źle. Ale moje są pustawe. Twoje są od początku puste. Tak, że idziemy w dobrym kierunku. Ale 32 tysiące karabinów na minusie. Było mi to coś panu? Tylko? Ja mam 51 tysięcy. Dobrze, Mateusz, keep pushing! Keep pushing! Po polsku atakuj. O, coś, jest jakieś miasto z lewej, tam idę.
Pushing, po polsku atakuj, nie? Google Translate się włączył. Jak wybuchnie Great War, zabijesz księcia, znaczy twoi zabiją tego arcyksięcia, to wtedy poddasz się Bułgariom, staniesz się ich papetem i Bułgaria będzie miała wojnę z Austro-Węgrami, bo będziesz ich papetem. Tak. No to do it, mamy plan jak wygrać, dobra. Okej, okej. A, Chiny. O, a jednak ten. Zabiło? Strygerowało się? Tak. On przeżył. On przeżył zamach. Chłop wygrał na multika. O, dziękuję. Dawaj, Pyran, wchodzę w to. Zapraszam. O kurwa! Dobra, mnie na autopuszu leci, dobra, cieś. Super. O, dostaję tę agitację komunistyczną. Ty dawaj tą Rumunię tutaj. Już przybijemy. Ale wy, serio, jak wy nic nie robicie na zachodzie, to wiecie, że możecie do moich portów wpłynąć i mi pomóc. No właśnie, ja ci wysłałem 48 dywizji hinduskich. Przebiliśmy. Ej, aż takiego attrition nie mam. Nie ma, bo przebili Hindusi. Ty, a szpaku jakiś desancik na plecy? Desancik na Niemcy, gdzie obsadzają wszędzie porty? Czego nie rozumiesz? Czego nie rozumiesz? Kurde, gdzie on? Ty, bo on ci tu dosyła, ej. Tu. Doceniam tego chłopaka. Z karabinku. Nie mogę. Ej, dobra. Jedna dywizja na kratkę. Kto chce zostać moim papetem, będę mu zabierał dywizję i wyślę do Rosji. Tu. Ja bardzo chętnie, ale najpierw muszę... Ty, bo Japonia desanty wariackie robi. Gdzie robi ten? Nie, dla nas jedyna szansa to teraz spróbować się na świecie. W Piotrogradzie, także tak wiesz. Spoko, tu moja kawaleria stoi, kurwa. Oto tajają sobie. Dobra, zieleniutko, kurde, a chciałem komuchami zagrać. Nie, a o co chodzi? Do końca się w Bułgarii! Do końca! Dobrze, widelce po stole latają. Dobrze! Kajzerka? Tak? Bo ja nic na wschodzie nie mam. Właśnie, bo oni teraz mi tak mogę powiedzieć. No właśnie... Myślałem, że wiesz. Wostok! Nie, weszli do tego, kurde! Odbijemy go. Podbijemy? Wypkę chtalać. Ej, kurde, Mateusz... Boli się odesłać tę marynarkę ode mnie? Wspomniałem o tym, faktycznie. Wiesz co, Mateusz, ja myślę, że możemy pomóc Chinom. Ja mam też te swoje 125 okrętów i w razie czego wyszedłem. Ale tam nie ma portu, żeby garnizonowali. Ja właśnie nie wiem, czy oni cały czas na północ idą. Już oni mnie też nie dostają. Gigantyczne. Tu? A ja sobie zrobiłem supplye, hehe. To był wysłany pizdiel z Bułgarii już. No ale... No a gdzie masz napisane zasadę, że mam to zaakceptować? Przepraszam bardzo. Ale historycznie. Ale się zaraz zacznie. Okej, atakujemy wtedy ten... Austro-Węgry. Nie było w ustaleniach wcześniejszych o żadnym peace dealu. No właśnie, my się dogadaliśmy, że mamy po wojnie z Bułgarią, a nie po pokoju z Bułgarią. No to muszą zdecydować, co chcą. To się źle skończy. Co, teraz ci to jak to serwia formułuje? Dwie godziny temu o, kurwa. Stwierdzili, że nie ma w ogóle czasie, nie ma w ogóle opcji jakiekolwiek negocjacje. O, shit. I że mamy się pójść, a teraz... O, shit. Ej, jakby co? Ej, Run. Bicie, puszujcie w Korei. Ja topię koreańskie tego. No i co ja mam teraz robić, jak on mi teraz zajmuje? Z paką jest problem, mamy problem też się o tym znajomym. Shit. Co macie? Ty ja masz Kory. Masz Kory na Kosowo, cofnij się tak, żeby... Nie wiem. Shit. Ej, nie ma już kompletnie sprzętu. Wiecie, że ten złamali ustalenia i... No tak, złamali ustalenia, nie? Bo miał być po wojnie z Bułgarią, a ja... Nadal wojna jest to czemu? Piękny ten multik, piękny. Przy okazji wy nie jesteście w frakcji, czemu pauzujemy? No bo mamy ustalenia. Zasady. Trzeba było pisować normalnie tą Bułgarię niechciwie. Aha, ty jeszcze po ich stronie stoisz. Okay. No ale no po co im na złość robicie, no? Przeciwko mnie! Nie, no bo cały czas im ustępujesz, no tyle powiem. No bo trzymają się... O kurde, Polska. Nie trzymają się zasad. No nie, powiedziałem, że się trzymają.
No może naginają, ale no... No dobra, zając, no... Nie, nie, no ale dograjmy tego multika, musicie iść tam, ten, no... Brzmisz dokładnie jak pan Chamberlain. Znaczy teraz tak już nic nie zrobimy, no. Tak, czy naprawdę musimy... Nie, no bo cały czas ustępujesz, a potem się dziwisz, że się psuje, no to co? Ale jakim ustępuję, w czym? Ja wszystko wysyłam do tego. Desantuję się na Indochin. O kurwa. Przecież ja walczę z tą Bułgarią, mi wojny nie mogą wypowiedzieć. To nie jest historycznie. Jakby co, Mateuszu, ocean ma ciebie okręty, bo Japoniec trzyma ten. Japoniec nie upgrade'ował floty i ma starą flotę. I ja idę zniszczyć do... Co wy robicie? Oni mają rozkaz garnizonowania portów. Portów, gdzie no, tu jest port? Czemu oni tu idą? Co tu takiego jest? Macie tylko portów bronić, zbany. Jak wyłączę tak, no to ten port będzie bez obrony. W sumie mogę zrobić inaczej. Mógłbym wcześniej, ale wtedy bym nie zrobił jakkolwiek przemysłu tego drzewka, no. Aha, i teraz ja mam wojnę z Austro-Węgrami i nie odbieram. Ale dobra, jesteśmy tutaj. To jest właśnie dogadywanie się z nimi. No, akurat to nie fajnie zrobiłem. No to 100 sensu teraz nie ma. No właśnie o tym zajęło. Wielka Polska? Wielka. Ja rozumiem Serbię, ale Rumunia za co? Widzisz, na ich ustępstwo, a nie powinno tak być. Dobra, Ciul, jedna dywizja będzie broniła do samego końca. No tyle. Jakby co mówię, w Korei mają topione konwoje i za chwilę płynie jeszcze silniejsza armia. Ja mam 19 dywizji we Włoszech. To ty nadasz ten, co tu się dzieje w tej... do tej kanoi, Wietnam, co czas. No przestań! Stop! Enough! A co oni dalej tam lecą? No co jest? Nie mają tu już garnizonów, uspokójcie się! Nie, wysłałem im najpierw... Zanim ty wiesz o tobie, że oni się wbijają tobie na Ukrainę, całą, nie? Aha, co? Co teraz mi mówisz? No tak. No ten front musisz rozciągnąć. No, fajnie, że nas... Kurwa, to mów takie rzeczy! No nie... Mówiliśmy, że Rumunię zaatakowali. No ale myślałem, że my się bronimy w tej Rumunii. A czy mamy się bronić? Nie było tak w mowie. Jak do mnie, patrz, on do mnie przez Transylwanię, przez... cały kraj mi rozeszli, nie? Nie, zaraz ja tobie bronię bez Sarabi, nie? A, dobra, bo mi się widzę. No to... Dzięki! Nie cierpię wojen japońsko-chińskich, znaczy japońsko-rosyjskich, one są tak mech. Nie wiem, jak mnie tam puszły wyrąbane. Ile mają tych okresów? Nie bronię bez Sarabi. To dobre było. Grało się. Ty, ziomek, bo się dropię do tej Rumunii. Wiem, widzę właśnie. Czekam. Cześć. Dobra, jakby co Hiszpania... Jakby co straci kolejne 40 okrętów około. Rozlewaj się. Dobrze. O. Japonia ma bardzo mało okrętów. Straciła większość pancerników, zostały jej same niszczyciele, więc ja... Oho, już ogarnęli, już. Engage always zaczęliśmy się angażować. Kurde, przebili się. Fuuu. Ja za 30 dni dołączam. No to chodzi o to, że moje okręty to późno wpłynęły. Straciłem troszkę podwodniaków. Zacznę raz. Ej, to przegrywasz. Dobra, jest... Jak do odpowiem do spraw kontrowersywę defense plus 20%. Oto on. Łatwo. Łatwo! Ja musimy odbić. Bitwa morska. Musimy odbić ten przyczółek, bo... Szpaku, łami flotę, Topio! Gdzie? Jezus Maria! Na Bałtyku! Szpaku! Spierdalam! Nie, moje pancierniki! Czyli tam pływa teraz, okej. Okay. Retreat! Taki Stirpitz, brodaty! On jakiegoś na standa chyba strzelił, co za dzban. Ale wy mi imponujecie. Szpak, odzyskaliśmy co brytyjskie. Jest mój Gibraltarek! Kocham was. Ja nie jestem Hiszpanem, to nie jest. To Fira kontroluje moimi jakościami tam. To wszystko ja nie biegam. Cały czas mi mówią, Szpak... Nie no, Kordobę niech zajmie. Nie no, niech odetnie te trzy dywizje. Wchodzisz tam. Kordobę nie jest supply? No jest supply. Na pewno jest supply, tam to raczej. Ty mi odetniesz jedną kawalerią, co ty? Moi drodzy przyjaciele, flota japońska jest no more, mniej niż 100 okrętów, w tym prawie wszystkie pancerniki już. Mogę wystać Rumunii, okej. Okay. Takie... Siema. Takie hinduskie kalcerty, okej, okay. Przechwyciłeś ich. Rumunii, wyślij coś. Topisz ich. Topisz ich, szpaku! Wiem, że topisz ich! Bo właśnie to jest topisz ich! Pozwól mu przeżywać! Co? O, jaka fajna Korea na południu. Heee, dziękuję. Raczej ty się teleportowałeś, Wiktor, tak? Jestem czarodziejem, nie patrz na to. Japońcy uciekają! Kajzerka, północ, ciągi mandżurskie, oni uciekają, trzymaj ich! Dobra, ej, dobrze, że ich... Kontrowersywa odciska! Zając, niech uciekają!
tam są. Tam są brytole. Tam jest 150 okrętów gotowych na przygotowanie. Dawaj tym serbem na Wala Walowa. Co? Wala Walowa? Tu, bo to jest węzeł duży kolejowy. Tak. Właśnie lecę tam. A ja wysyłam tą moją jedną dywizję na Burgos. Ostre desynchro jest. Tak? Nie było żadnego powiadomienia. Tak, to zobacz screenshota na Patronie Multic. A co to zobaczę? O Jezu. Ale wy wiecie, że Hiszpania już kapituluje. No ja nie wiedziałem, dowiedziałem się przed chwilą. Patrzcie to. Powiem tak, uznasz, że Serbia to MVP, to myślę, że możemy zrobić rewolucję. O, to jest te Chiny! Dla mnie Serbia też nie upadła, jakby co. Ale to tylko ty masz, czy cały twój sojusz? Chyba tylko ja. No to jeżeli tylko ty to masz, to musisz się nazwadować jeszcze raz. Ja zniszczyły ci czołgi te dywizje, czy nie? Nie, moja dywizja czołgów stoi w Petrogrodzie cały czas. A u mnie to ja już oblegałem Petersburg. Robotowną grę! Jak na początku wojny, jedną prowincję w Polsce i przepchałeś tam, gdzie się cofnąłem. Ale ja duchowy Necron, ale to brzmi tak, jakbyś po prostu śnił, jak idzie dobrze i nagle cię Necron, zostrałeś się, bo Rusy kontratakują. A ja dosłownie takie zdziwiony się, bo Lisu mówi, no zdobywają mi Madryt, a ja tak patrzę, no jedną prowincję ci Kapitulian 9. Dobra, jakby co, musimy pokombinować, jak chcemy się zastosować. Ej, zobaczcie, czy ten, czy on pościągał garnizony z Barcelony i Walencji. Ja sprawdź coś. Bo jeżeli to jest puste, to jedną dywizją się drobnicie. Pyra, pamiętasz ten multik? Bo ja już do Kanady Meksykiem doszedłem. Ej, a tu się przesunąłem i tak na tego. A tu bronimy Supply'a i Mannerheima. Dawaj Pyrełek, dawaj, odetnijmy ich tam. Probiegnę, no. Tu atakujesz. Idź do Bilbao i styknie. A już. Chyba brawo panowie. No i brawo. Łatwo. Istri, macie jakieś rezerwy? Serbowie lecą! Serbowie! Łooo, wracamy na Bokany! Pozdrawiaj się Mateusz. Dobrze. Zatrzymali mnie. Ja się nie rozdaję, zobaczyli go. Ty, a mam taki pomysł. O kurwa, to już... Desant, patrz to jest ten dobry plan. Ja teraz chcę odbić ten przedmieścia Turka i zająć się tym, że tam kontrolujemy tak gdzieś. My to kontrolujemy? Dlaczego my to kontrolujemy? Nie powinniśmy tego kontrolować, ale co kontrolujemy? Tego, to. Tutaj nie powinni przypływać nasi sojusznicy, ale my przypływamy. Chyba, że ten, chyba, że ma frakcję nasza też powiedzieć gdzie indziej. Osiet. Strasznie wypalają mi organizację. Jestem już na drodze do komunizmu. Fajnie było. O nie. Już mi się zaczyna abdykacja cara. O nie. A, dobrze, kurwa pyra, bo ja tu już cudy robię. Takie to jest głupie zając. No jest, tylko że ja w Polsce przegrywam i na Kaukazie. Ale jak wpisujemy Skandynawię, to warto. Car bomba uratuje zająca. Na razie car tanki miały nas uratować. A jeszcze ani razu ich nie wykorzystałem, rozumiecie? Że jeszcze ani razu tych czołgów nie wykorzystałem. Ale czekaj, to Niemcy chyba, które garnizonowały porty. Tak myślisz? No, z wybrzeża Skandynawii. Chyba, że nowe dosłał, ale... Możliwe, że nowe. Już bym tą Bułgarię tam spisował, tylko musiał. Kurwa, zagadaliście mnie! Abdykował! O nie. O. Dobra, To jeszcze nie ta rewolucja. Nic się nie wydarzyło. Teraz mam Virgin Flagę ruską. Możecie teraz zwalić wszelkie niepowodzenia na froncie na cara, go już nie ma, więc nie będzie się mógł bronić. No, zagadałem, no moja wina, tak jak zwykle moja wina, kurwa, no żaden nie przypomniał. Pływasz szpaku, bo oni będą powoli uciekać konwojami. Sztokholm jest pusty, on nie garnizonuje Szwecji w ogóle. Wszystkie tak? Porty ma puste na Bałtyku. Tak, tu mówiłem, że no Niemiec ściągnął. Jedną dywizją, zając tą kawalerią chociażby z Rygi. O! Nie podoba mi się ta muzyczka! Podoba mi się ta muzyka! Co się dzieje? Halo? Nie traci głowy! Włosi ci... Kondotieri ci wyślę włoskie! Ale już nie strasz. No to za muzyka, nie podoba mi się. Wszystko jest pod kontrolą. Robisz ten desant? Tak samo zdejmuję maskę i pokazuję się leń. Haha, żartowałem! Zając, robisz ten desant? No robię! Nie ma. Zajesz to Holm! Pomocy! Nie wiem co z tym zrobić! Mamusz no. Pira! Upada! Lepiej, żeby miał tę dywizję na wypadek, gdyby nagle zaatakował mocno.
Dokładnie. Ja też trzymam w zapasie tę dywizję szpaka, ale próbuję też je ten, dropnąć się, to je wykorzystam. Belgia płynie! Wszyscy płyną! Konie płyną! Wszyscy Włosi walczą. Spalnie jest dobrze, jest pyte. Pyte jest. Mamy kopę. Koń tu na Kaukazie stoi, o dobrze. Kończę na Kaukazie. Trzymaj to, dobrze. Kurde, te wszystkie płucze mi zabierają strasznie karabinów. Pomimo, że produkuję ich 200 dziennie, no to jest za mało, 250 nawet. No. Nie wiem, już od roku mam cały czas 100k na minusie, już nawet nie patrzę. O, USA we frakcji. Ooo, USA! O, tak, baby! Co się stało? Uprising in Piotrogród! O nie! O nie! O nie! Zając szybko to przekaż nam. Zając przekaż nam to wszystko. No, daj nam ten. Komukolwiek. Bo tak generalnie cały front wschodni w Polsce też mnie puszują, nie? Nikt się tym nie przyjmuje, nawet ja. To jeszcze tego nie widzę. Ej, ale zobaczcie, Niemcy mają pokój. Tam już o czołgu się jadą. Jakby co, leci 200 kasów, które starają się coś pomóc. Boże, jak ty sam o tym wolno lecę. Crash, error, paradox, report, cześć.